Zupa w stylu bouillabaisse, nietypowo przygotowana w woku, ponieważ dzięki temu akcesoriowi jesteśmy w stanie przygotować w bardzo fajny i szybki sposób zupę, nie tracąc na tym żadnych aromatów smakowych. Wystarczy, że podbieracie wszystkie składniki z poprzedniego grillowania. Łby, pancerze, warzywa wrzucicie je na grilla, podpieczecie, później zalewacie to wodą, gotujecie bulion przez godzinę i macie gotowy wywar, który następnie wykorzystacie do przygotowania zupy rybnej. Wrzucamy warzywa do woka, odczekujemy kilka minut, aż się podsmażą, następnie dorzucamy mule, czekamy 2-3 minuty, aż się podpierają i zalewamy to bulionem. Po czekaniu kilku minut dorzucacie kawałki ryb, wszystko co macie tak naprawdę w lodówce. Na samym końcu wrzucacie krewetki, ponieważ potrzebują najmniej czasu, aby ugotowały się w wywarze. Serwujecie to w małej miseczce z pieczywem i delektujecie się dobrocią z woka.